W naszej tradycji Wigilia i Święta Bożego Narodzenia są szczególne. I to nie tylko ze względów religijnych, lecz także kulturowych. Do wieczerzy zasiadają nestorzy i najbliżsi członkowie rodziny. Zapytaliśmy tczewian, jak oni spędzą tegoroczne święta. Święta Bożego Narodzenia upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa w tradycji chrześcijańskiej są bardzo ważne. Spytaliśmy tczewian i przyjezdnych, z kim zasiądą do wigilijnej kolacji i jak spędzą święta Bożego Narodzenia. Z rodziną, z najbliższymi, z dziećmi, z mężem. Ja się w domu, będę w domu, bo tylko z mężem, bo nikogo nie mam. Bronię dzieci i wnuków. U siebie w domu? U siebie rodziny, tak. U siebie w domu. Z synem, synową i wnukami. Do rodziców. W Tczewie czy poza Tczewem? Poza Tczewem. Z rodziną oczywiście. To znaczy? Z mężem, z dziećmi, z teściami, a w drugi dzień świąt jedę do mojej mamy. Do Głodowa. I tam będziemy też rodzinnie z siostrami. U siebie w domu, z rodziną. U siebie w domu, z rodziną. To znaczy, rodzina składa się z kogo? No z męża, z dzieci, z najbliższych. W gronie rodzinnym, najbliższa rodzina, rodzice, dzieci. Jakie potrawy wigilijne pojawią się na stołach tczewian? Czy obdarowywać będą się prezentami i śpiewać kolędy? A może mają jakieś swoje rodzinne tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia? Dopiero się tworzą, że tak powiem, nasze takie indywidualne tradycje. Taką tradycją, którą sobie wprowadziliśmy, jest kupowanie co roku jakiejś charakterystycznej bombki. No w tym roku są to bombki z imionami moich dzieci. Tak jak zawsze, to na pasterki idziemy, na pewno nie zaraz praktycznie tylko talerza jednego dodatkowego, jak tak na jednej osoby. A wśród potraw? To wszystkie potrawy właściwie to mamy, ryby najważniejsze. Karpia, co dalej? No, zupy grzybowe i wszystkie postne potrawy, które kiedyś pierogi, babcia przygotowała. Własnej roboty, z kapustą, z grzybami. Bez kolęd to żadne święta. Jaka jest najbardziej taka ulubiona Państwa kolęda? Wśród nocnej ciszy. Wiem, że będą też prezenty przygotowane. O, już są w domu. Jakie prezenty są przygotowane? Czy w ogóle są? Na pewno mamy. Zestawy. A czy śpiewacie Państwo kolędy? Tak, śpiewamy. Jaka Pani, jaka Pana najlepsza jest zdaniem Państwa kolęda? Cicha najładniejsza? Cicha noc. Tak jak zawsze, kolędy, prezenty, no i oczywiście coś słodkiego. Spodziewacie się prezentów? Tak. A czego byście chciały dostać pod choinkę? Powiedzcie, może się spełni. Ja chciałam Monopoly. A ja Samuel dla Little Pet Shop. Były grzeczne i mogą się spodziewać, bo mają braciszka chorego, także też się muszą nim opiekować. To dużo zdrowia dla braciszka również życzymy. Dziękuję. Barszcz z uszkami, pierogi. Ryba po grecku. Bo jesteście przygotowani na niespodziewanego gościa. Jesteśmy przygotowani zawsze, co roku. W każdej Wigilii. Na telewizorze lecą kolędy, w tle taki komineczek mamy zrobione specjalne. I co rodzina śpiewa? No na pewno nie zabraknie miłości, spokoju. Miejmy nadzieję, że miłe atmosfery. Ale na stole to na pewno ryby nie zabraknie. Ryba na pewno będzie. A czy sianeczko pod obrusem? Sianko też. I oczywiście nie zabraknie miejsca dla przybysza.